Rekordy, których prawdopodobnie już nikt nigdy nie pobije. Najdłuższy czas oczekiwania na izbie przyjęć. To jest Tony Collins. Z powodu ataku cukrzycy spędził on imponujący czas 77 godzin i 30 minut na wózku szpitalnym w szpitalu księżniczki Małgorzaty w mieście Swindon, zanim został poddany leczeniu. Po pobycie w szpitalu dowiedział się o swoim nowym rekordzie świata. Miejmy nadzieję, że nikt nigdy nawet nie zbliży się do pobicia tego rekordu.